bierze dużo emocji, to nie podlega dyskusji, dużo takiej spontaniczności. Niestety również w grze, bo tak jak bardzo dzisiaj chcieli zawodnicy, co powodowało w wielu momentach taką konsternację, co z tą piłką w tym polu karnym, jak zrobić. Ale gdzieś generalnie można powiedzieć, że ta tendencja wzrostowa jakości gry, odpowiedzialności, gry według zasad zafunkcjonowała dzisiaj. Choć piłka jest okrutna i zarówno na początku meczu, mogliśmy przegrać 1-0, ale dzisiaj w bramce był kawał bramkarza, jak nie podlega dyskusji. I w ostatniej akcji, bo był 1-1. I tu też po pierwsze Greco, na dobrą zmianę, zblokował troszeczkę strzał. No ale w bramce, tak powiedziałem wcześniej, mamy zawodnika meczu i to nie podlega dyskusji. Cieszymy się z tego, co się wydarzyło i podkreślał będę to, co powiedziałem przed chwilką tutaj do panu dziennikarza kanału Plus. Zdobyliśmy troszeczkę czasu, żeby spokojnie popracować, bo to były szalone dni. To było takie bardzo ultranerwowe to było wszystko, co też na boisku się to przekładało w wielu momentach. Ale udało się zdobyć ten czas. Jakby ten pierwszy przeczułek jest zdobyty, pójdźmy dalej, odwróćmy to wszystko. A kibicom trzeba podziękować, już szacunek przez cały mecz do tego dopingowali. Jest jakaś taka nić porozumienia, wspólna widza na tym boisku. Jest to miłe, jedni walczą, drudzy kibicują. Jest jak nastawienie. Bardzo to cieszy. Ale tak jak mówię, zrobiliśmy bardzo jeszcze mało, ale już coś zrobiliśmy. Czy są jakieś pytania do trenera? Dobry wieczór, trenerze, gratuluję oczywiście. Pytanie nawiązanie do konferencji, jak ten tort smakuje? Upieszony. Tam mówię, jeśli coś o torcie, no fajnie, ale za chwilę mnie zaproszą do kulinaria jakiejś, będziemy tutaj piec. Bardzo smakuje, no trudno, żeby zwycięstwo na tym poziomie nie smakowało. Tak jak powiedziałem, 50 lat minęło i pierwsze zwycięstwo na poziomie ekstraklasy. Drugi mecz, nie licząc pucharowego trzeciego. Ta tendencja 2-0 na Lechii, 1-0. Panowie, żeście wygrali to dzisiaj, także tu cieszę się. Widocznie tak trzeba wspólnymi siłami te demony odrzucać, a dbać o to, żeby była atmosfera. Bardzo słodko, ale też czuję też w tym momencie jeszcze większą odpowiedzialność. Ten ma to do siebie, że już przestał się cieszyć, już analizujemy, co zrobić, planujemy, my musimy rozdzielić roboty, program rezerwy, trzeba zobaczyć mecz, trzeba zobaczyć resztę chłopaków. Ja przypomnę, że w meczu pucharowym, po którym różne tam informacje dopływają, ale myśmy zobaczyli całą kadrę i proszę spojrzeć, że dzisiaj grali zawodnicy, grzali pucharze. I mało tego, że grali bardzo dobrze. I to trzeba szanować. Wszyscy są tam potrzebni. Greco wchodzi w 90 minucie i blokuje strzał, który musi się zakończyć bramką, pomaga, wygrywa w metę głupowy, wchodzi w trudnym momencie. Nie życzę nikomu wchodzić w tym momencie na boisko. Poradził sobie, bo ma doświadczenie i był trafioną postacią w tym momencie. Pielęgnujmy to, dbajmy o wszystkich. Dzisiaj nie było kilku zawodników na boisku, ale za chwilę mogą na nim być. I oni są tak samo ważni, więc jutro mamy obserwację kolejnego meczu, potem troszeczkę wolnego. Zawodnicy muszą zrzucić z siebie ten premierz przeszłości i bierzemy się do roboty już w przyszłym tygodniu.